Dzień dobry Państwu. Pieśnią o matce, która czeka na powrót syna z wojny, przywitała Liana. 14-letnie dziecko z Ukrainy. 14-letnie dziecko, któremu zabrano radość dzieciństwa. Któremu zabrano bezpieczeństwo, któremu zabrano spokój. Wierzmy, że nie zabrano rodziny. Zanim tu się spotkaliśmy, miałem okazję wysłuchać w transmisji z warszawskich powązek, wysłuchać słów powstańca warszawskiego, uczestniczki pani Tkaczyk, która powiedziała wielkie słowa, które powinny dotrzeć do wszystkich rządzących tym światem, że łzy matki, która opakuje śmierć syna, one są zawsze tak samo gorzkie, bez względu na to, jakiej narodowości ta matka była, jakiej narodowości był jej syn. Dzisiejszy dzień, 1 sierpnia, kojarzy nam się jednoznacznie z dniem tym sprzed 78 lat. I teraz, kiedy spoglądamy na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicę, bez trudu dostrzegamy pewną analogię. Czcimy tych, którzy w 1944 roku, 1 sierpnia, stanęli do nierównej walki, ale też pamiętajmy o tych, którzy za naszą wschodnią granicą do podobnego zrywu się wyrwali, kiedy muszą bronić swojej ojczyzny. Pamiętajmy o nich. Tutaj ta analogia nie jest trudna do zauważenia. Spotykamy się, kochani Państwo, już po raz trzeci po to, żeby wspólnym śpiewaniem uczcić pamięć tych, którzy zginęli, którzy zostali w warszawskich gruzach, uczcić pamięć też tych, którzy jeszcze wśród nas są. I oby ich było jak najwięcej i oby byli razem z nami jak najdłużej. Witam Państwa bardzo serdecznie.